19 grudnia wspominamy błogosławionego René Dibroux, prezbitera i męczennika. René urodził się 28 listopada 1914 roku w Arouet w diecezji Nancy we wschodniej Francji. Jego ojciec handlował drewnem, było to źródło utrzymania rodziny. René był czwartym z sześciorga dzieci, a matka wychowała je wszystkie do dojrzałej wiary. Jego brat był kapłanem, a siostra misjonarką w Afryce. René sam przyjął święcenia kapłańskie 8 stycznia 1939 roku. Posługiwał jako wikariusz. W czasie II wojny światowej w latach 1939-40 został zmobilizowany i pracował jako sanitariusz. Za ofiarną służbę wojskową otrzymał odznaczenie państwowe. Po zakończeniu służby wojskowej René powrócił do parafii i zajął się szczególnie duszpasterstwem młodzieży. 30 października 1943 roku wstąpił do Towarzystwa Misji Zagranicznych w Paryżu. Po kilkuletnim przygotowaniu skierowano go na misję do Laosu. Zanim tam dotarł, pracował jeszcze przez 2 lata jako kapelan wojskowy w Indochinach. Pracę w Laosie René rozpoczął w 1948 roku. Z wielką gorliwością nauczał prawd wiary, był cenionym spowiednikiem, z wielką pobożnością odprawiał msze święte i inne nabożeństwa. Przygotowywał miejscowych, świeckich katechistów, by pomagali mu w katechizacji. Podejmował też różne starania, by poprawić byt materialny swoich parafian. Niestety, 19 grudnia 1959 roku został zastrzelony przez komunistycznych partyzantów, gdy rozmawiał z katechistami w zakrystii swojego kościoła. Miał 45 lat, zginął z nienawiści do wiary katolickiej. René Dibroux został beatyfikowany wraz z innymi 16 męczennikami z Laosu 11 grudnia 2016 roku w Laosie. Po René zachował się list z 8 lipca 1959 roku napisany przez niego do jednego ze swoich katechistów. Udzielał w nim rady 21-letniemu współpracownikowi, który jak wynika z treści listu znalazł się w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. List jest też świadectwem dojrzałości duchowej misjonarza. Czytamy w nim: Zostawiłem Ci wolność, wykorzystuję ją jedynie dla dobra i posługi wobec Twych braci Laotańczyków. Będę bardzo żałował Twojej nieobecności, nawet napadów złych humorów. Jeszcze bardziej będzie mi brakowało Twojej pomocy w pracy duszpasterskiej. Proszę Cię, abyś regularnie przystępował do spowiedzi. Jeśli zrezygnujesz ze spowiedzi, stracisz pobożność i czystość Twego serca. A jeśli na nieszczęście przestaniesz się spowiadać, to będzie pewnym znakiem katastrofy. Teraz, kiedy masz pieniądze, dokonaj obliczeń, ale nie żyj z miłosierdzia innych i tam, gdzie będziesz mieszkał, staraj się, aby samemu płacić za utrzymanie. W każdym razie jesteś wolny, wraz z wszelkim ryzykiem, jakie to zakłada. Bądź odpowiedzialny. Mój list zawiera jedynie rady. Porzuć próżność, bądź poważny, oszczędny i wytrwały. Porzuć złudzenia. Dobry Bóg Ci pobłogosławił, ponieważ byłeś Mu wierny. Jeśli będziesz wierny, będzie Ci nadal błogosławił. Zawsze, niezależnie co się wydarzy, będziesz moim umiłowanym synem. Napisałem Ci to przy okazji śmierci Twego taty i jestem pewien, że czuwa nad Tobą z wyżyn nieba. Im więcej się daje, tym więcej się otrzymuje. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego René na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.